Adam Lazarowicz, pseudonim Klamra, stopień wojskowy major. Urodzony 14 października 1902 roku. Przez całe swoje życie żyłem godnie i z honorem dla rodziny i ojczyzny. Walczyłem za wolność Polski najpierw w 1919, a potem w 1920. W wolnej Polsce chciałem służyć w mundurze żołnierza. Niestety zdrowie nie pozwalało, zostałem więc nauczycielem. Ale to także dobra służba. W 1939 znowu walczyłem za wolność Polski. Najpierw okupant niemiecki, a potem ten drugi, Sowieci. Potem uciekałem, nie mogąc w mojej Polsce znaleźć skrawka ziemi dla siebie. Zdradzony przez rodaków, którzy byli na usługach obcej armii, zostałem osądzony i skazany na śmierć. Czterokrotną. Jak pan zaczął? Co? AK. Boję się z nim ciągną. Zaraz na początku wojny, w tej 40. Ja też wciągnąłem Zbyszkę. A co pan robił? Najpierw... byłem... gońcem, potem skończyłem podporążówkę. No, a potem sam szkoliłem. Tak jak Zbyszy. Ojca zapamiętałem i zawsze takiego widziałem. Jako człowieka wyjątkowo takiego szlachetnego i z dobrymi tymi. Ojciec potrafił uszanować każdego człowieka i tak mnie tłumaczył, że trzeba w każdym człowieku widzieć po prostu człowieka. Ojca zapamiętałem zawsze od dziecka, że jak wstawał z łóżka, to się przeżegnał. Gdy chodziliśmy gdzieś wtedy już, jak ukrywaliśmy się, jak tego, to jak przechodziliśmy gdzieś koło kościoła, to wstępowali do kościoła, jak ojciec mówił, na zdrowaśkę. W czasie okupacji niemieckiej, po skończeniu podchorążówki, zostałem najpierw dowódcą drużyny w Gumiskach. A potem mianowali mnie dowódcą plutonu w stopniu kaprala podchorążego. I z tym plutonem poszedłem potem do akcji burza. Był pan w burzy? Jasne. Całą burzę byłem w oddziale specjalnym.
My ze Zbyszkiem też byliśmy burzy. Gdzie? Okolice Dębicy. No, byliśmy wtedy mocni, nie? Tak. Ale oni byli mocniejsi. I Niemcy zaciągnęli wtedy linię. W końcu nas tak już przycisnęli Niemcy na nasze zgrupowanie, batalion wojska frontowego. Uzbrojonego po zęby i po nawale artyleryjskiej tam dwie baterie oszczeliwały nas. Oni uzbrojeni po zęby, jeszcze z moździerzami, z samolotem latającym z góry, który tam na pewno na miarę dawał. I my na tej polanie, na Kałużówce, broniliśmy się. Uwaga, Niemcy! Chodź na pozycję! W końcu odparliśmy ten atak niemiecki ze stratami, ale Niemcy ponieśli też duże straty. Myśmy walczyli od świtu, a to jeszcze było lato, to ten świt wcześniej był, do godziny gdzieś, zdaje się, nie wiem, czy pół do siódmej wieczorem. Byłam sanitariuszką tam w szpitalu tym. No i pewnego dnia tatuś przyjechał i mówi, że zabiera nas tam do siebie, bo tu już zbliża się front i już jest niebezpiecznie. Rannych zabieramy tam do lasu. Cała rodzina była, mamusia była, Zbyszek no to dowodził plutonem, starszy brat, a młodszy był też najmłodszy. On wtedy miał 14. No przecież nie można go było samego jednego zostawić gdzieś. Tylko wszyscy byliśmy w partyzantce. Kończy się wojna. Myśmy przeszli, potem rozwiązaliśmy to zgrupowanie. Znaleźliśmy się na zapleczu niemieckim. Rozwiązaliśmy oddziały. Broń zamelinowaliśmy. Został na końcu oddział taki 60-osobowy.
Niemcy coraz bardziej przeszukiwali domy nawet. Także lasem szliśmy na piechotę. Ja pamiętam, że 50 km dziennie robiliśmy. Tak. I grzybyśmy piekli na ognisku, żebyśmy się nakarmili. Po drodze nas w jednym dworze tam nakarmili. Ta pani dziedziczka nakarmiła nas. I doszliśmy do Stryjenki, do Wieliczki. A stamtąd potem już do Krakowa. No i tak się zaczęła nasza wędrówka. Znowu następne afisze wisiały, tylko już tym razem napisane przez UB, że poszukuje madama Lazarowicza. Bandytę. Tak, bo my byliśmy bandyci, agowcy, według nich. Przypomina mi pan syna. A ile lat ma pana syn? Jest 25, czyli 25. To ja jestem rok starszy. Jak pan tu trafił? A Kawin? Kawin. Las. Wszystko. Kara śmierci. Ja też. Wiem. Chyba na Kato było dobre wojsko, ale teraz mamy inne czasy. A co pan ma na myśli? Niech pan się rozejrzy wokół. Jest zupełnie inna sytuacja polityczna. I nie myślę tylko o Polsce, ale w ogóle o całej Europie. Co to zmienia? Zmienia to, że walka z dużo silniejszym przeciwnikiem nie ma żadnego sensu. Zginie tylko więcej ludzi, do tego ci najbardziej wartościowi. Ja mu syna przypominałem. I sobie opowiadaliśmy takie różne rzeczy z czasów okupacji, a on opowiadał o swojej rodzinie, starał się, żebym ja zapamiętał nazwisko i tak dalej. No i mówił o swojej żonie, mówił o swoich tam dzieciach, no i z tej celi śmierci mieliśmy możliwość pisać kartki. To były niewielkie kartki i tam można było umieścić, no powiedzmy, ja na takiej kartce trochę ileś tam słów, nie wiem, czy były wyliczone, ale bardzo niewiele słów. Przyjechaliśmy tu do Wrocławia, tu nas tatuś czekał przed dworcem, na drugiej stronie, na nas i pan marszałek nas przejął. No, pożegna się tatuś z nami i tak powiedział na końcu, tak, że tak mi jest dzisiaj, przykro się czegoś z wami dzisiaj, że tak mi się wydaje, jakbym was ostatni raz widział. No i tak troszkę mi się wszyscy popłakali i pan marszałek dla nas wziął do pociągu, do takiego PGR-u tu pod Wrocław nas zawiózł. A tym kierownikiem PGR-u to był też nasz były akowiec, z naszej partyzantki, nasz partyzant. On pochodził z miejscowości Mała, tam spod Dębicy. I byliśmy tam kilka miesięcy i okazało się, Rysiu przyjechał tam do nas, bo ja byłam z mamusią tylko. Rysiu przyjechał i mówi, że Zbyszek został aresztowany, tatuś jest aresztowany.
I myślę sobie, no to teraz już się zacznie. Pan się boi pewno, że my będziemy pana bili, że będziemy paznokcie ściągali. Tego nic nie będzie takiego. Zaraz się pan zobaczy z ojcem. No, to jakby to powiedzieli, to ja już miałem dosyć. W tym momencie się drzwi otwierają i wprowadzają ojca. Weź! Mnie się prawie łzy z oczu polały i ten mówi do ojca: Panie Lazarowie, niech pan powie synowi, że my wszystko wiemy. Zatrzymali cię tylko do wyjaśnienia. Oświadczyłem, że nie masz nic wspólnego z konspiracją i że ukrywałeś się tylko z mojego powodu. Co z tobą? Tato? Jak to się stało? Pojechałem do Żnina po resztę rzeczy. Przed domem nie było żadnego samochodu, a jak wszedłem do środka, to obskoczyło mnie kilkunastu ubiegów. Wiesz, co powiedzieli gospodarzowi mieszkania? Że jestem ukrywającym się esesmanem. Sam? Pojechałeś tam sam? Musiała być jakaś wsypa, rozumiesz? Połapali się, że się ukrywamy pod nazwiskiem Kowalski i po kartach meldunkowych dotarli do Żnina. Tato, zawsze mówiłeś, że... Tak, wiem. Nie powinienem był jechać po te rzeczy. Jesteś pewien, że to wsypa? Jest gorzej niż myślisz. Sypią najbardziej w tajemnicy. Straciliśmy całe archiwum. Nie wszystkie pieniądze winą. Wiedzą rzeczy, o których wiedziało tylko 5 osób ze ścisłego zarządu. A ten ubyk, który mnie przesłuchiwał, powiedział, że gdyby nie teraz, to dorwaliby mnie w Karpaczu. Wiedzieli, gdzie będę i kiedy pod koniec roku. Umówiliśmy się w Karpaczu na ostatnie zebranie zarządu tuż przed dłuższą przerwą. Po roku 1944 w Polsce podziemie zbrojne podzieliło się na dwa główne obozy. Obóz pierwszy uznawał, że najwłaściwszą formą przeciwstawienia się komunizmowi jest walka zbrojna. Stąd prowadzenie walki militarnej z komunistami stawiane było przez nich jako ten najważniejszy punkt oporu. Druga część podziemia, Połakowskiego i z tego, z którego wyrosły potem struktury Organizacji Wolność i Niezawisłość, uznawała, że straty, które ponieśliśmy jako społeczeństwo w wyniku II wojny światowej, są tak ogromne, że należy zmienić formy walki i przejść do oporu takiego, który z jednej strony przeciwdziałałby próbom wprowadzenia w Polsce komunizmu, z drugiej strony zachowywałby tą tkankę ludzką. Stąd akcent, nacisk na działalność polityczną, nie działalność zbrojną. Jednym z tych, który wyznawał takie właśnie zasady, a więc, że należy walczyć z komunizmem inną formą niż z bronią w ręku, był pułkownik Lazarowicz. W Wilnie to ja byłem właściwie i łącznikiem między współpracownikami czy podwładnymi ojca
A tutaj we Wrocławiu to byłem też i w dyspozycji, jak ojca nie było, to w tego Ludwika Marszałka, komendanta, a nie komendanta, tylko prezesa winu tego Dolnośląskiego. Gdy ja byłem w Zakopanem, jakiś tam spotkałem chyba trzy czy cztery razy z tymi ogniowcami. Ale tam kawalec, który wtedy był przeniesiony na, do okręgu krakowskiego, jemu podlegał właśnie ten teren Zakopanego i tam Podhala tego całego. I on próbował ognia nakłonić, żeby ogień nie organizował takich tych zbrojnych oddziałów, zwłaszcza z młodzieży. Zamiast się uczyć, to idą do lasu. Bo co innego, gdy myśmy byli w AK i mieliśmy zaplecze całe Sojuszu Zachodniego i pomoc z Zachodu i pomoc w społeczeństwie, tego, a tutaj to było bezcelowe. Siły za słabe były, żeby walczyć zbrojnie z taką potęgą. Przecież to, oni mieli wielomilionową armię i w najnowszą technikę wyposażoną, a my cośmy mieli? Pistolety. Co pan o tym wszystkim sądzi? O czym? O tym tutaj. Co, o więzieniu? Tak. Nie, no po prostu oni są teraz silniejsi. A nic więcej. No, a kiedyś laliśmy ruskich. A pan walczył w 920? Tak, oczywiście. Jest pan drugim pokoleniem, który z nimi walczy. A gdzie pan walczył? Chorzele. A gdzie to jest? Koło Ostrołęki. No co to dało? Kilku zabitych, nas wszystkich i tak wyłapali. Nie wszystkich. Win starał się te oddziały rozwiązywać i pomagać w legalizacji tych ludzi. Dawał dokumenty, wyrabiał różne, ułatwiał możliwości meldunkowe. Tym ludziom, którzy wychodzili tego. I te kłamstwem jest właśnie, że WIN tworzył oddziały zbrojne i że mordowali. W terenie grasuje kilku zbirów, blokących za sobą z okresu wojny i pierwszych powojennych lat konspiracyjny posmak łatwego bandyckiego życia. Dawniej mordowali, niszczyli za parawanem wolnościowych haseł, dziś, nie mogąc rozwijać swych bandycko-szpiegowskich zdolności, zadawalają się kasą obrabowanej spółdzielni, czy marnym zegarkiem i pieniędzmi wyciągniętymi z kieszeni wystraszonego pasażera. W ogóle Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość starało się, wbrew propagandzie komunistycznej i PRL-owskiej, powtarzanej do dzisiaj, wyprowadzić tych ludzi z lasu, bo ta walka była skazana na niepowodzenie, jeżeli po stronie przeciwnej była armia sowiecka. W okolicy Dębicy, Rzeszowa czy Krakowa te siły liczyły kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Do tego dochodzili polscy kolaboranci z Urzędu Bezpieczeństwa, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, milicji, konfidenci, denuncjatorzy z Polskiej Partii Politycznej. To te siły były nieporównywalne. To, co chciał zrobić WIN, to wyprowadzić ludzi z lasu, dać im jakieś punkty zaczepienia i przetrwać do planowanych wolnych wyborów w 1947 roku, które miały się odbyć pod kontrolą aliancką. Tak się oczywiście nie stało, bo Stalin na to nie pozwolił.
wypadka czwartej komendy zaczęła się od terenów Rzeszowszczyzny. Tam został pochwycony jeden z łączników. Potem przeniosło się to na Górny Śląsk. W Zabrzu zostaje aresztowany Łukasz Ciepliński. Próbuje grać, rozmawiać z funkcjonariuszami bezpieki w Warszawie. Wydaje pewne kontakty, jednak potem się bardzo szybko orientuje, że ta gra do niczego nie prowadzi, jest to tylko pułapka. No ale pewne nici przez bezpiekę zostały już nawiązane. Bardzo szybko ta wpadka przenosi się na inne okręgi, między innymi na Dolny Śląsk i na obszar, który miał organizować Lazarowicz, czyli obszar Zachodni Winu. Smutne rozmowyśmy mieli. Bo ojciec uważał, że go powieszą. Ja mówię, pójdę na hak. Mówi, Ciepliński siedzi. I jeszcze tam kogoś tam wymienił ojciec, nie pamiętam już. I mówi, mnie też już przesłuchiwali i proponowali mi, żebym poszedł na współpracę. I że mógł wyjechać za granicę nawet, mówi, ale ja nie jestem zdrajcą. Mówi, ja jestem Polakiem po pierwsze, a po drugie jestem oficerem jeszcze i mam swój honor. I potem ojca zabrali, ja zostałem sam, tak parę dni siedziałem sam. Zabronili mi tylko do okna się zbliżać, a potem zabrali nas i dowieźli do Warszawy. Wejść. Panie poruczniku, melduję doprowadzenie zatrzymanego. Siadam. Mnie potem trzymali w Ministerstwie Bezpieczeństwa. I nic, tylko życiorysy pisałem. Nic ode mnie nie chcieli. W czasie tego, jak ja tam siedziałem, to takie rozmowy były ze mną. Na tematy, jak to oni dobrze robią w Polsce, a my tutaj tak podskakujemy. Mówi do mnie tak w pewnym momencie jeden z tych ułeków, co tam siedział tak przy mnie. I tam coś pisał, coś tego i mówi, no my tutaj tak tego, a wam się to, demokracja się wam nie podoba. Ja mówię, mi się demokracja podoba nawet, tylko mówię, ten terror taki, jak wy tu robicie, to mi się za nie godzi z demokracją. Jakbyśmy tak jeszcze popuścili, widzicie, co się dzieje, że ludzie, co się tu wyprawia tego, a jakbyśmy tak jeszcze popuścili, to dopiero by wszyscy po głowiach nam chodzili. Członkowie oddziałów leśnych składają broń i otrzymują zaświadczenia o dopełnieniu obowiązku rejestracji. Komuniści w Polsce mieli świadomość,
słabości własnej w oczach społeczeństwa. Byli uznawani jako ci, którzy z marginesu stają się władzą. Ludzie, którzy nie mieli żadnego szacunku, żadnego autorytetu w społeczeństwie. Ludzie, którzy nie mieli żadnego poparcia. Mieli świadomość, że tylko poprzez armię sowiecką będą mogli władzę zdobyć i ją utrzymać. Stąd w Polsce po 1944 roku wielka liczba wojsk sowieckich i w tym służb specjalnych sowieckich, ale także ogromny, nieprawdopodobny wręcz rozwój struktur aparatu terroru. Rzadko się mówi o tym, że po roku 1944 środki finansowe ułożone przez państwo komunistyczne na rozwój Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego były znacznie większe, wielokrotnie większe niż łączne budżety Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Odbudowy, Ministerstwa Gospodarki. To nieprawdopodobne. W kraju zrujnowanym, w kraju, który powinien być dźwigany z ruin, aby takie środki ułożyć na służby specjalne. Ale to przecież służby specjalne gwarantowały komunistom, że tą władzę, którą wtedy przejęli, będą mogli utrzymać. Tatuś, no to był w więzieniu cały czas. Nie można się było w ogóle z nim zobaczyć. Ja nawet pamiętam, że pojechałam tam w ciąży, byłam, prosiłam tą Brystigerową. To była kochanka Stalina, która tu była na czele UB, najważniejsza w Warszawie. I z nią rozmawiałam, prosiłam ją, żebym się mogła z ojcem zobaczyć. Powiedziała, że mi się wynosiła i więcej się nie pokazywała. No więc musiałam wrócić i nic z tego. Oni zaaranżowali moje pożegnanie z ojcem. To było prawdopodobnie w tym czasie, gdy ojcu proponowali współpracę. I chcieli widocznie wobec ojca zademonstrować, jacy oni są dobrzy dla ojca i dla mnie, że tacy są dobrzy, że mnie wypuszczają bez niczego, bez żadnych sankcji, bez ten, no bo oni pod byle pretekstem mogli mnie zamknąć tak samo i byłbym siedział i też jeszcze jakiś mi wyrok dopisać tam z parę lat, ale mnie zaaranżowali spotkanie i to spotkanie odbyło się w gabinecie, chyba to był wiceminister. W każdym bądź razie to był luksusowo urządzony pokój i wchodziło się do niego przez sekretariat i mnie przyprowadzili tam. Za chwilę ojca przyprowadzili i ich tam siedziało, stało. Stali wszyscy, to chyba ich pięciu czy sześciu było. Wejść! Aresztowany Lazarowicz. Thank you.
Nie wiem, spokojnie. Zaopiekuję się całą rodziną. Wiem. Mam do ciebie całkowite zaufanie. Do ojca mówię, że no, tatusiu, to się rozstajemy. I ojciec mówi, to się rozstajemy i mówi, wiesz, że ty teraz musisz mnie zastąpić w rodzinie, bo ja już odchodzę, a teraz ty będziesz jako najstarszy, zaopiekuj się mamą, siostrą i bratem. Mam do ciebie całkowite zaufanie. I pamiętaj, że jeżeli będziesz chciał się ożenić, masz moją zgodę i błogosławieństwo. Wystarczy. Wyprowadzić. Ja wyszedłem, taki byłem zarośnięty jeszcze, wtedy jeszcze nie było mody, żeby młodzi ludzie chodzili z brodami. No i ja tak na ulicy wyszedłem i tak patrzę się, że ludzie trochę oglądają za mną, że taki jakiś zarośnięty idzie facet. No i pierwsze co, to poszedłem do fryzjera zaraz się oszczyć. Wyszedłem i ciągle się oglądałem, czy ktoś za mną idzie, czy nie, czy tego. No ale jakoś się udało, że ogoliłem się i na pociąg wsiadłem, bilet kupiłem i pojechałem do Wrocławia. W końcu zawiadomili, że będzie sprawa. To był tak, tatuś był aresztowany w 1947. Tyle lat był tam torturowany, męczony. Zęby nie miał, miał wybite zęby mamusia, mówiła. Więc tylko Rysiu i mamusia mogli tam być. Zresztą no ja nie mogłam ze względu na to, że już miałam drugie dziecko 3-miesięczne. No to nie mogłam jechać, prawda, na rozprawę do Warszawy. A Zbyszka nie puścili. Ani stryjka, ani cioci, nikogo z rodziny nie puścili. Tylko mamusie i Rysia. Dwie osoby, zresztą z każdej rodziny, tak? Jak sądzili 7 wtedy, to tylko dwoje z każdej rodziny mogło wejść tam na salę. No i mamusia potem wróciła i mówi, słuchaj, to była taka rozprawa, jak Chrystusa sądzili przed Piłatem. Same kłamstwa mówi. Bandyty z nich robili, z wykolejeńców, jakichś zboczeńców. Nie wiadomo co na tej sali. Coś okropnego, co to było. No tak, mamusia okropnie patrzała, płakała, rozpaczała. No, tam na sali tak mówiła, że nie wolno jej było podejść, jak chciała, ponieważ przez cały dzień tej rozprawy otrzymywali tylko jedną kostkę cukru, a rozprawa trwała 6 dni. Więc mamusia kupiła herbatniki i chciała podać, żeby może tatuś zjadł chociaż tych herbatników, no może jeszcze kolegom gdzieś po drodze, to tam by chociaż po jakim podało. Ale nie wolno było jej podejść w ogóle do męża. No była po prostu rozpaczona. Wróciła tak zdruzgotana, że zdawało się, że chyba się pochoruje psychicznie z tego wszystkiego. No. Rysiu no to był taki, tatuś mamusia mnie pokazywał jej tam, żeby nie płakała, żeby, no ale no jak można nie płakać w takiej sytuacji, prawda? Nie można, prywatnie nie można było wziąć, tylko adwokat z urzędu, ale mamusia była bardzo zadowolona z tego pana Pietruskiego, tak się nazywał, będzie bardzo ładnie bronił. Wszystkie te zasługi, partyzankę, walkę 5 lat z Niemcami, to wszystko, że takim społecznikiem
że tyle ludziom pomagał w życiu i to nic nie pomogło w ogóle. On mówił swoje, a oni mówili swoje. I tak ostatnie słowa, jak każdy mógł powiedzieć, więc tatuś powiedział w ten sposób, że nie żałuję niczego, cokolwiek w życiu robiłem. I gdybym się jeszcze raz urodził, zrobiłbym to samo. Zaraz po rozstrzelaniu grupy wileńskiej, na początku lutego, wstawiono nam łóżka. Ze 30-40 łóżek. Oczywiście, że strzały słyszałem. Panie Mieczysławie, mam do pana prośbę. Słyszy mnie pan? Mam do pana prośbę. Wie pan, że na wolności została cała moja rodzina, żona, dzieci. Mój syn Zbyszek siedział ze mną tutaj. Mówiłem do pana. Jak to się wszystko skończy i mnie już usuną, a pan... Pan wyjdzie na wolność. To chciałbym pana prosić, żeby pan o tym wszystkim, co się tutaj działo, o tym wszystkim, o czym rozmawialiśmy, żeby pan opowiedział o tym mojej rodzinie. Dobrze? Dobrze. Mogę powiedzieć, że wszystko powiem. Dziękuję panu. 1 marca to był, można powiedzieć, taki jeden ze straszniejszych dla nas dni. Bardzo źle się wszyscy czuli. Zabierano ich w 3 lub 4 grupach, maskując to. Zabrano 10 z wyrokami śmierci. I tam było 3, powiedzmy, tych winowców. No powiedzmy, że był Ciepliński i jeszcze ze 2 jego kolegów. Trudno mi powiedzieć kolejność. No, jak ci wyszli, to po jakichś 10 minutach znowu taką grupę około 7 zabierano. I znów było ze 3, ze 2 KS-owców. I z tą grupą jakoś następno mógł pójść Lazarowicz. Jeśli chodzi o Cieplińskiego, to on bliżej tak staliśmy niego i on na dłoni, widziałem, trzymał taki malusieńki, no jak 20 groszy może medalik Matki Boskiej, ale ja nie widziałem tam łańcuszka na tej dłoni. Sam medalik. I powiedział, że jak się zorientuje, że to rozwałka, to ten medalik połknie. No, to będzie może jakiś ślad, że znajdę to. No to by było tak, 2 grupy. 3 grupy winowców, 4 grupy winowców i wszystkich ich wyprowadzili wśród więźniów z innymi wyrokami.
Nie możemy o tym zapomnieć. Widział pan, jak zmasakrowali pułkownika Cieplińskiego. Co zrobili z Józefem Rzepką. Franciszek Błażej nie miał jednego zdrowego miejsca na ciele. Widział pan. Nie możemy o tym zapomnieć. To on namawiał mojego syna do współpracy z Czerwonymi. Adam Lazarowicz, do wyjścia. W ciągu więcej jak pół godziny czy trzech kwadransów nasza cela się wypróżniła o połowę. Moje posłanie było pierwsze od okien wychodzących na dziedziniec. Obserwowałem i widziałem ten przemarsz śmierci. Kogo poznałem? Poznałem Lazarowicza po charakterystycznym chodzie. Jeśli chodzi o Rzepkę i Cieplińskiego, to nie mogłem rozróżnić z tego swojego górnego posłania. Jeszcze za mną leżało dwóch, no bo też obserwowali. Nie wiem, Woźniacki, jeszcze ktoś tam też z wyrokiem śmierci. No, więc ich prowadzili wzdłuż magazynu mundurowego. Tam zza końca skrzydła zachodniego wychodzili z piwnicy i szli wzdłuż magazynu mundurowego. Między łaźnią a magazynem mundurowym skręcali w przejście w taką bramę metalową. Tam tego już nie widziałem i w tym momencie mnie niknęli z oczu. Tak jakby powiedzieć 15-20 sekund słychać było strzału. Do dzisiaj nie wiemy, gdzie nasz ojciec został pochowany. To jest takie przykre naprawdę, żeby nawet jeszcze po śmierci człowieka dokuczyli. Do rehabilitacji to właściwie nigdy nie doszło. To doszło dopiero jak komuna przegrała w Polsce, to dopiero wtedy się z tego... A tak to cały czas... Myśmy mówili, że to porządny człowiek, a oni mówili, że to był bandyta. Dzisiejsza uroczystość wieńczy jeden z najważniejszych etapów poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar komunistycznego terroru. Słowa podziękowania kieruję do badaczy z Instytutu Pamięci Narodowej, Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz wszystkich osób, które realizując nakaz serca i obywatelskiego sumienia swoją pracą i fachowością przyczynimy się do realizacji tego ważnego dzieła. Odnalezienie szczątków pułkownika Lazarowicza, tak jak odnalezienie szczątków tych, którzy zostali uśmierceni 1 marca 1951 roku, należy do nas wszystkich.
do takich wyjątkowych sytuacji, które chcielibyśmy przeżyć w ciągu tamtego roku i kilku tygodni tego roku. Mieliśmy honor, zaszczyt uczestniczyć w pracach ekshumacyjnych, poszukiwawczych na Łączce. W czasie tych prac odnaleźliśmy 194 tych zamordowanych na Mokotowie. W większości wszystkie odnalezione szczątki miały ślady po katyńskiej metodzie uśmiercania strzał w potylicę oddany z bliskiej odległości. Mamy ogromny szacunek do tego, co ci ludzie robili w tamtych latach, ale też mamy na co dzień prawie kontakty z ich bliskimi. My wiemy doskonale, jak bardzo oczekują na wyniki naszych prac, jak bardzo czekają na ten dzień, kiedy będą mogli usłyszeć, że oto ich bliscy zostali odnalezieni. My nie możemy w tych pracach popełnić błędów, nie możemy się pomylić. Po nich w kopnym śniegu.